fantastyczny nasz gość i profesjonalista przede wszystkim. Światowej sławy designer samochodowy marki Jaguar, teraz z jego samochodu elektrycznego Izera. To jest na pewno wykład suplementarny, wyjątkowy. Cieszę się bardzo, że nasz gość podkreślał to rzeźbiarskie podejście do projektowania samochodu, a my jednocześnie uczymy tak samo studentów naszej architektury, bo w tym budynku mamy pracownię rzeźby. To jest świetne uzasadnienie, że te dodatkowe zajęcia suplementarne tworzą tą możliwość, że student rozwija swoje zdolności twórcze, a jednocześnie ma później dobry warsztat projektowy, spełnia wszystkie przepisy, no i jest pełnym, kompletnym architektem, designerem. To nie jest przypadkowe miejsce, że tutaj pozostamy, gdyż nasz wydział skończyło wielu absolwentów, którzy stali się światowymi designerami w świecie motoryzacji. Konkurencja obecnie na rynku projektantów jest olbrzymia, niesamowita. I to nie jest tylko zdolność zaprojektowania, to nie jest tylko zdolność stworzenia czegoś, to jest również i osobowość. Pamiętajmy o tym, że projekt nie powstaje przez tworzenie tego przez indywidualistę, ale przez zespół. I to jest to, co na początku wykładu wspomniałem, praca w zespole, praca z zespołem i praca nad sobą, żeby uzyskać jak największy efekt. Chcielibyśmy zaangażować studentów w projekty, które w tej chwili są realizowane z różnych, na różnych polach, ale proszę najpierw dać nam możliwość sformalizowania tej współpracy, a później na kolejnych etapach będziemy mówić o szczegółach. Jest tutaj bardzo duże pole do podpisu dla studentów. Mogą zająć się typową pracą inżynierską w zakresie projektowania linii produkcyjnych, testowanie komponentów, takie jak współczesne baterie, dogromadzenie energii, baterie elektryczne. Mogą również być zaangażowani w sam proces przygotowania kolejnych koncepcji, kolejnych nadwozi samochodów przyszłości.